Ze 146 kilo i tak zbiłem na 96,900. Do tej walki zrobiłem 13 kilogramów. No nie udało mi się, daję ci 30% ze swojej garzy. Kup sobie. Czyli 9 milionów, tak? Tak, 9 milionów, mam 30 baniek. Milionów dokładnie masz, tak, zajebiście. 9 milionów. Dostajesz 9 baniek. Dobra, tak. Mam nadzieję, że... W rublach, ale... Może być w rublach. Tutaj padło od Casio bardzo dużo zarzutów. Niech mówi on po prostu, jak chcę odpowiadać na to, co Casio zarzucił. No to Casio przykład ja nie myślę o tym, ja nie mam czegoś takiego, że chcę... No to ja zacytuję. Mówił, że jesteś fałszywą kurwą. Jestem. Jesteś. Jestem. No widzisz, prosto, a Wardenga jestem. Kurwa do teraz do niego nie może dojść, że jest taki sam. Jestem. Fałszywe kurwy się trzymają razem. Jestem fałszywą kurwą, byłem naiwny w pewnych kurwa kwestiach. Wiele błędów popełniłem kurwa, nie wiem, błądzę trochę, no jestem w takim momencie kurwa, że nie do końca wiem co robię. Ja się w chuj cieszę, że w ogóle mogę tutaj siedzieć po tym materiale z 3 października, to jest gdzieś kurwa moje spełnienie marzeń, można powiedzieć, że ja w ogóle mogę tutaj być i kurwa dziękuję losowi, że tak się stało. To, że zacząłem działać z Sylwestrem, liczę, że będzie okej. Okay. No właśnie, co ty sądzisz, o tym? Jaka rozkina, kurwa, czy powiedzieć o tym, bo ja ważę słowa, stary, ja nie robię czegoś takiego, ty ważysz swój słowa. Staram się ważyć. Tak samo jak, kurwa, z fiutem, no. Chuj ważysz, kurwa. Co sądzisz o współpracy właśnie Boxdela i Ale co to, jest, w sensie, jak, co z fiutem, bo nie kumam. No, kumasz? No, ty mało kumasz, przecież nie, no, ale... na samym starcie. Zdefiniuj mi teraz ten punchline, bo kurwa w chuj mnie zaciekawił. O co chodziło? O co? No, z tym kurwa jak piszesz, że fiuta włożysz między cyce, kurwa. No to jak chcesz to wiedzieć, widzisz, wrzucaj się w język, żeby kurwa nie dociskać cię. Ale jak chcesz, to cię mogę kurwa dociskać. Nie, ale dociskną cię jak szmatę, kurwa. Dobrze, zresztą słuchaj, to i tak zrobię. Słuchaj, ja popełniłem błędy, kurwa, to były rzeczy z 10 lat temu. Ale dalej popełniasz? Pierdolisz, nagrywasz filmik, odbudowa, a tak naprawdę wiedziałeś po 4 dniach, że wracasz do fejmu. To pałuj te pierdolone filmiki. Nie wiedziałem po 4 dniach, nie wiedziałem o tym po 4 Nie wiedziałem o tym, dawno, a nie ma chuja. Nie, nie było czegoś takiego. Zacznijmy od fejmu. Słuchaj, 10 lat temu odjebałem głupotę, kurwa, jest mi za to wstyd. Nie powiem, odjebałem coś, co kurwa jest naganne. I nie wiem, czy kurwa wrócę do tego momentu, gdzie byłem, stary, nie mam pojęcia. Ale nie było czegoś takiego, że po 4 dniach od razu wiedziałem, że wrócę do fejmu. Chłopie, mnie miał już nie być, kurwa. A to czemu Wardenga tak mówi? Twój przyjaciel. Że po 4 dniach miałem być w fejmie? No kurwa, na podcaście tam mówił, że ty już po 4 dniach wiedziałeś, nie, że wrócisz. Nie, po 4 dniach miałem świadomość, że jest kurwa lepiej, ale to nie było coś takiego, że chłopaki powiedzieli, wracasz do fejmu. To czemu kurwa wtedy nie zaprzeczyłeś, jak Wardenga to mówił? Na wspólnym waszym podcaście. Ale ja tam rozszerzałem tą wypowiedź przecież. Chuja rozszerzyłem. Rozszerzyłem. On powiedział, i u reportera, i u Wardengi. Jesteś dlatego psem, kurwa, Wardengi. A czemu no to kurwa, mnie... bo tu do mnie ale teraz próbujesz wyjaśniać to, on mówi ci kurwa na żywo, tak jak teraz, że kurwa po 4 dniach wiedziałeś i ty, no tak. Ja Boxdel mi teraz wszystko nie mówi. Wiedziałem. Nawet co, nie wiedziałem, co chłopacy z zarządu kurwa dzwonią. Czemu ty tak krzyczysz? Normalnie z zarządu, trochę, ale wyluzuj, z zarządu powinni cię wyjebać, bo jak ty kurwa temu psowi odbierasz i żeby teraz jego łaski wejść, to wszystko mówisz, ale, to ci Krzysztof ale ty chcesz, mówi, ty chcesz co mnie zmusić do tego, żeby odejść kurwa z Gołców i od Wardenki, czy o co ci chodzi? Ja cię nie chcę tymi zmusić. Rzeczami. Ja cię chcę uświadomić, że jesteś kurwą i nigdy się nie zmienisz. Ja się zmieniam. Bo ty nie jesteś świadomy tego. Ja jestem świadomy tego. Ty chodzisz, kurwa, bo tu ci kilka osób piąteczki przybije, tu se kurwa 6 czy 7 ziomków opłacić, że będą krzyczeć, ale ty kurwa. Myślisz, że ja nie wiem, że ta branża... Ty myślisz, że ta branża... Ty myślisz, że ja nie wiem, że ta branża to są kurwy jebane? Że to wszystko, no tak jak ty. Że to wszystko, co się kurwa dzieje tak wokół pomawiacze, ludzie, którzy nagrywają taśmy kurwa na innych... Ale nie wszyscy, popie, ja można zostać ja człowiekiem. Ale ja zobacz, to ja od początku cały czas jestem sam. Czasem się ze mnie śmiano, kurwa, na wywiadzie. Jo, ten Kasiusz, kurwa, tutaj na scenę wchodzi, kurwa, drzemorda, a na backstage'u to sam stoi. Bo ja szybko zauważyłem, jakimi wy jesteście kurwami. I dlatego wolałem stać z boku niż z kimś, kurwa, tam piątki. Z niektórymi przybiję, ale to jest, kurwa, 5, jakieś 10% tego show biznesu. A ja dopiero teraz kapnąłem się, jak to wygląda tak naprawdę. No, ale mówiłeś już w filmiku, kurwa, przemianę swoją dawno. Ale że kurwa zrobisz to, jak się nie zmienię, to odejdźcie ode mnie. Ale ty nie wczoraj ale... wyszedł, czy a w, kurwa, w ogóle, wczoraj w ogóle co to jest? Z szyszką, jak go zrobiłeś, chuja, swojego trenera. No. Do tego się też odniosę. No, do innym, ty, kurwa. Tak jak Wardenga, widać. Nie, ty, nie. Przystajesz, taki się stajesz. Do tego się odniosę na podcaście. Ale bo mnie każdy... Niech się widzowie domyślą. Chłopie, każdy kurwa. Mi zarzuca to, żeby odejść od Wardengi. Że to nie jest, że to jest brak charakteru, że trzymam z gościem, który w jakiś sposób wpłynął na moje życie. Ja bardziej się dziwię, i każdy się tam, że on się będzie siedzi. Wpierdalał, rozumiesz? Że on z tobą siedzi, bardziej się dziwię. Do niego miałem pretensje. No, a do mnie ma Trzyszka o to pretensje, że ja siedzę, a nie on. Aha, to tak. Wy, kurwa, tacy wszyscy poplątani jesteście tam. No to widocznie nie słuchałeś tego wywiadu, nie? A ja jeszcze zapraszam was przed tutaj naszą scenę i zróbmy face to face. Jesteś rozjebany. A, a wy, jeżeli chcecie zobaczyć to starcie, to kupujcie pay-per-view na fejmu.tv. Don Casio kontra Michał Boxdel Baron już jutro w krakowskiej Tauron Arenie. No to super. To zobaczcie, jak ja biję dopiero. To się fuj cieszę. To się fuj cieszę. To wszystko już jutro, słuchajcie. Jeszcze raz przypominam, cała hala jest wyprzedana. Kupujcie pay-per-view fejmema.tv i bądźcie z nami przy naszym jubileuszu. Jest nerwowy 100%. Jest, no. No, no to czyli jest. To nie ma wpływu. Nie, to nie ma. To zobaczymy. To nie ma w ogóle wpływu. To zobaczymy. Halitomic se kup, kurwa. Dobra, panowie. Boxing position. Aaaa!